Siema, z tej strony Kubik, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek mojej kariery w NBA 2K14. Dzisiaj bez zbędnego wstępu zaczynamy od razu na hali w United Center w Chicago. Zagramy mecz z Cleveland Cavaliers. Co ciekawe, ta drużyna ma identyczny bilans jak my, 10 zwycięstw i aż 15 porażek, czyli bardzo słabo, ale mam nadzieję, że po tym meczu to nasz bilans będzie się otwierał od 11, a Cleveland kończył na 16 porażkach. Zobaczymy, jak to będzie. Już pierwsze punkty zdobyte, tym razem zza linii. A tymczasem trwa akcja Cleveland. Nic z tego, zbieram piłkę i ruszamy do kontrataku. Już widzę, że Butler będzie niepilnowany, podanie właśnie do niego. I jest też i pierwsza asysta. Pierwsze punkty, pierwsza asysta, jeden po drugim. Tak to właśnie ma wyglądać, a asysty w tym meczu wpadały niemal jedna za drugą. Tutaj już asysta kolejna. Świetnie wypatrzyłem Buzera, sporo miał tam miejsca w farwie. Zupełnie go odpuścili zawodnicy Cleveland. I tutaj bardzo podobna sytuacja. Podwojony Derrick Rose. Nie wiem, dlaczego Kyrie Irving go w taki sposób odpuścił, ale najważniejsze, że tak było. 6 punktów przewagi już nad Cleveland. Niestety nie udało nam się odskoczyć. Ten mecz ciągle był bardzo wyrównany. My jesteśmy już w drugiej kwarcie. Kolejne moje punkty. Miałem już ich na koncie 7. Do tego dokładałem 3 asysty. Być może mecz nie zapowiadał się na wybitny. To jest jedna z tych akcji, z których naprawdę mogę być dumny, a co najmniej zadowolony. I spójrzcie na ocenę drużynową B+, a jesteśmy dopiero w połowie drugiej kwarty, także szło mi świetnie. Tu kolejna asysta. Ścinał pod kosz w tej sytuacji Butler i po raz kolejny właśnie do niego podaje, a moja ocena ciągle rosła. 4 minuty do końca drugiej kwarty, tutaj pudło Kyriego Irvinga i jedziemy z kontrą. Widzę cię, Butler, kolejne podanie właśnie do niego. Świetnie układała mi się współpraca z tym zawodnikiem, podobnie jak z Joakimem Noah, który niestety jest skontuzjowany. Na szczęście znalazłem zastępcę, chociaż do przerwy przegrywamy 58-56, także postanowiłem wziąć się za grę i przede wszystkim za punktowanie, chociaż trzecią kwartę zacząłem od kolejnej asysty, tym razem z Buzerem. Pick and roll zagrany bardzo dobrze. Słabo prezentowali się zawodnicy Cleveland w tym meczu, chociaż ciągle byli w grze, nie wiem jak to wytłumaczyć. Ja tu moja akcja w obronie, zabrałem piłkę Kyriemu Irvingowi i wyprowadzam kontratak. To już był trzeci przechwyt w tym meczu i akcja 2+1, a ocena skoczyła na wyżyny, już A+. Także kolejny fenomenalny mecz, a zobaczcie, to jest dopiero połowa trzeciej kwarty, także jeszcze sporo przed nami, niestety wyższe oceny już mieć nie będę, dlatego trzeba dalej pracować nad statystykami. 16 punktów, 8 asyst, wszystko bardzo fajnie wygląda, a jeszcze takie błyskotliwe asysty dodawały pewności siebie zarówno mi, jak i moim kolegom. To się układało coraz lepiej, pomimo tego, że wynik był w miarę równy, poczułem kontrolę, jaką mamy nad tym meczem. Bardzo fajnie mi się grało w tym spotkaniu. To był dość dobry mecz. Tutaj próba zagrania z Dunleavy'im pick and rolla, ale dobrze zagrany pick and roll otwiera też inne opcje i mamy asystę numer 10, także double-double już w trzeciej kwarcie zaliczone. Idę na rekord asyst. Zobaczymy, jak to się skończy. 16 punktów, 10 asyst i aż 4 zbiórki, a defensywa ciągle była naszą domeną. Tutaj Kyrie Irving nie miał żadnych szans na trafienie tego rzutu. Praktycznie nie miał centymetra miejsca, żeby spróbować przymierzyć. A tu kolejna akcja, tym razem z Buzerem, pick and roll. Wszystko idealnie, w tempo. Po co mi Noah? Już 11 asyst w tym meczu, także rekord wyrównany. A tym razem mam przed sobą Antonego Bennetta. I co prawda nie kopię się leżącego, ale co tam, spróbujemy, co jest warty. Pierwszy pick tegorocznego w draftu. No niewiele. Pewne punkty już 9 przewagi nad Cleveland w czwartej kwarcie, chociaż oni się do końca nie poddawali. Tutaj fatalne moje zachowanie w obronie, ale blok z pomocy Denga zatrzymał Irvinga. Irving nie zabłysnął w tym meczu, miał aż 9 strat, mało punktów. Za to ja błyszczałem do spółki z Butlerem, kolejna asysta razem z tym zawodnikiem. No coś się w Chicago tworzy, nie wiem, to jest chyba ta chemia drużynowa. Kolejna strata Irvinga, kolejny mój przechwyt, Antony Bennett za mną nie nadążył. Już 11 punktów przewagi w czwartej kwarcie, wszystko na dobrej drodze, by to wygrać, ale Cleveland zaliczyło małą serię i w tym momencie prowadziliśmy już tylko 4 punktami na 4 minuty do końca. Będziemy z szybkim kontratakiem, zabrał się do niego też Derrick Rose i asysta numer 14. Nie chciałem skończyć tego meczu z pechową 13, także to się udało. Tutaj nasza kolejna kontra, ale spokojnie, trzeba pilnować czasu. Każda sekunda na wagę złota, nie dajmy Cleveland szansy na powrót do gry w tym meczu. Spróbujemy wykorzystać cały zegar 24 sekund, no to ruszamy.
kilka crossoverów, jeszcze spin-move i faulowany. Niestety nie ma akcji 2 plus 1. Oba rzuty wolne wykonane bardzo pewnie, nie miałem problemów z trafieniem. Na ostatnią asystę w tym meczu przyszło mi poczekać do 10 sekund przed końcem. Tutaj strata, przechwyt, ale wypatrzyłem jeszcze Luoladenga i to była moja ostatnia asysta w tym meczu, 15. A to ostatni punkt, 23. Zostałem jeszcze sfaulowany na sam koniec meczu na 4 sekundy niemal do końca. To już nic nie może zmienić. 109 do 101, wygrywamy ten mecz. Bardzo udany w moim wykonaniu. 23 punkty, 15 asyst, 5 przechwytów, 4 zbiórki, tylko 4 straty. Jedno z nich mieliście okazję zobaczyć. Na całe szczęście bardzo szybko naprawiłem swój błąd. Ocena meczowa A+. Czy można chcieć czegoś więcej? No chyba jedynie więcej meczów właśnie takich jak ten. A my jesteśmy już w hali na nowojorskim Brooklynie, gdzie czeka nas spotkanie z Brooklyn Nets. Zobaczcie na ich rekord 18-9. Także cisną nieźle. Szkoda, że nie radzą sobie tak w prawdziwej NBA, bo kilku bardzo ciekawych zawodników, sympatycznych tu gra. Podstarzałych trochę, co prawda. Ale niektórych po prostu nie da się nie lubić. I pierwsze punkty z rzutów wolnych, a to był taki mecz, w którym bardzo często lądowałem na linii rzutów wolnych, co starałem się skrzętnie wykorzystywać. Pierwsze punkty z wolnych i już pierwsza asysta po trójce Derricka Rose'a. W dalszym ciągu graliśmy bez kontuzjowanego Joakima Noah, ale on wkrótce powinien już wrócić do drużyny, mam nadzieję odmienionej. A na ofiarę w tym meczu wybrałem sobie Jasona Terego, którego maltretowałem raz po raz. Świetnie udało mi się oszukać. To nie był jedyny raz. Tutaj po raz kolejny Jason Terry przeciwko mnie. Trochę gry tyłem do kosza. Dan Levy niepilnowany. Nie wiem, co robił obrońca, który powinien go kryć. No cóż, nie moja sprawa, a my kontynuujemy świetną grę w obronie. Podobnie jak w meczu z Cleveland, radziliśmy sobie wybornie podanie nie do kogo innego, właśnie do Butlera. Zasługuje to na powtórkę i nie wiem właściwie co bardziej, czy podanie, czy wsad. Chyba jednak to wykończenie. To było o wiele cięższy mecz niż spotkanie z Cleveland Cavaliers. W żadnym momencie nie czułem takiej pewności jak w poprzednim spotkaniu. No nie było łatwo, ale to i kadrowo wygląda ta drużyna zdecydowanie solidniej niż drużyna Cleveland Cavaliers, ale co ciekawe, kiedy grała pierwsza piątka Brooklyn Nets, to było bardzo ciężko, odskakiwali, a kiedy wchodzili rezerwowi, to wcale nie było tak strasznie. W tym momencie mam 9 punktów, 5 asyst i po raz kolejny pastwię się nad Jasonem Terrym. Tym razem nie sfaulował, wiele tych punktów właśnie po faulach w tym meczu. Tutaj chyba najlepsze podanie jak do tej pory, za plecami Taj Gibson. Asysta numer 6. Co prawda nie było powtórki, ale sam ją zmontowałem. Proszę bardzo. No look pass. Piękne punkty. A do przerwy wynik 46 do 50. Bardzo dobre spotkanie. Po raz kolejny w obronie. Co mnie bardzo dziwi. Nie wiem, co się stało w tej drużynie. Czy ta kontuzja Joakima Noah tak wpłynęła na tych zawodników, ale te ostatnie mecze, czy z Houston Rockets, czy z Oklahoma City Thunder, już pokazywały, że coś w tej drużynie zaczyna się zmieniać i to wszystko zaczyna jakoś tam funkcjonować. Tutaj kolejna asysta do buzera, chociaż zdecydowanie powinienem oddać to na obwód, tam było sporo więcej miejsca. A tu kolejny przechwyt, zaczyna być dominatorem w defensywie. Mamy kontrakt, to mnie goni Jason Terry, bez obaw. Oczywiście punkty 63-59. W tym momencie miałem już 17 punktów, 8 asyst, kolejny świetny mecz, aczkolwiek skuteczność z gry nie napawała optymizmem, tylko 36%, kolejny faul, jak żeby inaczej, Jason Terry nie radził sobie ze mną. A tu flop Lopeza, ale na nic się zdał w drużynie z Brooklynu, pewne punkty buzera. I czwartą kwartę zaczynaliśmy z wynikiem 72-73, cały czas to wszystko było na styku. A poprzednia asysta to była asysta na kolejne double-double w karierze. Co prawda przez cały mecz mi nie siedziało, ale jak ma zacząć siedzieć, to właśnie w czwartej kwarcie. Dlatego też nie wahałem się, rzuciłem tą trójkę, trafiłem. A to nie była jedyna trójka w czwartej kwarcie. Jedziemy z kontrą, nieudana akcja Brooklyn Nets. Poprosiłem o podanie. Nie dostałem go od razu, ale Butler odwdzięczył mi się chwilę później. Kolejna trójka. 88-83. Bardzo ważny rzut. 5 punktów przewagi na ten moment. Z tym, że Nets nie chcieli oddać tego meczu. Niestety, bez walki Garnett, Pierce niepilnowany, oczywiście trójka i już tylko 2 punkty. A ja poczułem, że tą trójką Paul Pierce rzucił mi wyzwanie, także spróbujemy jeszcze raz. Jak siedzi, to trzeba rzucać. Pod zasłoną przebiegł Deron Williams, to był błąd. Trójka
i kolejna celna. Tak się załatwia takie sprawy w NBA. Po prostu trójka za trójkę, ale niestety dwie kolejne akcje skutecznie wykonali gracze Brooklyn Nets. W tym momencie był jeden punkt, a po tej akcji był zera. Znowu trzy, a mi zaczęła doskwierać dość kłopotliwa sytuacja, ponieważ na ten moment miałem już 5 fauli. Brakowało tylko jednego i skończyłbym ten mecz wyfaulowany. I tutaj fatalne podanie, strata i faul spowodowany frustracją. Zakończyłem ten mecz przy wyniku 93-90 i musiałem opuścić parkiet. Czy moi koledzy sobie poradzili beze mnie? Jak najbardziej, wygrali po dogrywce 114-111, a ja pomimo tego, że nie zagrałem ostatnich 5 minut, nie zagrałem dogrywki, i tak zostałem graczem meczu. Coś się zmieniło w Chicago, chyba ta chemia zaczęła działać, zespół jest coraz lepszy. I to by było wszystko w tym odcinku, mam nadzieję, że się podobało i z chęcią zobaczycie kolejny. Zostawiam was z konferencją prasową, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się, cześć! Really impressive game from you tonight. It seemed like you could do no wrong. What are your thoughts on the game and how you played? It was a great team effort, really. We did a nice job executing on both offense and defense. And when you see your teammates playing so well, it automatically elevates your own game. I think that's what happened with me tonight. I was just caught up in the flow, and not only did we get the win, but it showed in my individual game too.